Polacy na masową skalę wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. Polacy i inni Europejczycy na masową skalę uciekają z Wielkiej Brytanii, z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Statystyki są szokujące, jednak ich się nie podaje w Polsce. Szanowni państwo, mamy szokujące informacje na podstawie danych, danych matematycznych, jak tragiczna sytuacja właśnie jest w Wielkiej Brytanii po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej po się funta brytyjskiego, po zwolnieniu brytyjskiej gospodarki. Proszę zobaczyć, tutaj mamy sytuację, która pokazuje, ile ludzi wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, number of immigrants leaving the United Kingdom, proszę zobaczyć, i samych Brytyjczyków, mamy sytuację, w której jeszcze jeszcze w, w, roku, w roku proszę zobaczyć 2000, w 2000. O tutaj mamy w roku 2007 69 tysięcy ludzi opuszczało Wielką Brytanię ludzi z Unii Europejskiej następnie te liczby przyspieszyły i w 2011 roku razy drzwi tych ludzi wyjeżdżało nawet 192 tysiące, przepraszam 92 tysiące w roku 2008 Czyli podczas wielkiego kryzysu z Wielkiej Brytanii wyjechało 134 tysiące... 000 ludzi z Unii Europejskiej. Jednak proszę zobaczyć, co się dzieje teraz. Od 2013 roku ta liczba przyspieszyła. Już w 2015-2014 w roku wyjechało z Wielkiej Brytanii 180 tysięcy obywateli państw Unii Europejskiej. Następnie w 16 i konsekwentnie w 2015 182 tysiące, 187, 191, szanowni Państwo, 202 tysiące. Proszę sobie wyobrazić w 2016 213, 213. 35. I apogeum nastąpiło w roku 2019, gdy z Wielkiej Brytanii wyjechało 287 tysięcy Europejczyków, znaczy ludzi, obywateli państw Unii Europejskiej, jak Polska. Te liczby już spadają, bo od 2020 roku dalej na masową skalę europejską Europejczycy opuszczają Brytanii, Wielką Brytanię, tylko że tych Europejczyków już tak mało tam zostało, że no coraz mniej jest do wyjechania. Proszę zobaczyć 262 tysiące rocznie, 250 tysięcy rocznie. Jeszcze w roku 2022 ćwierć miliona Europejczyków wyjechało z Wielkiej Brytanii. Na, dzisiaj mamy sytuację, w której dalej około 200 tysięcy, 202 tysiące, 202 tysiące, ale przed chwilą w 2022 jeszcze w kłoterze czwartym 239 tysięcy, w 2023 wyjechało 202 tysiące, w 2024 może to być też 200 tysięcy, 180 tysięcy. Szanowni Państwo, każdego roku z Wielkiej Brytanii wyjeżdża 200 tysięcy obywateli państw Unii Europejskiej w tym Polaków coraz mniej obywateli Unii Europejskiej mieszka w Wielkiej Brytanii i coraz mniej samych brytyjczyków mieszka w Wielkiej Brytanii ze względu wraz że wraz z brytyjczykami obywatelami Unii Europejskiej Obywatelami państw Unii Europejskiej. Wyjeżdża także masa Brytyjczyków. Proszę zobaczyć, w 2017 roku 157 tysięcy Brytyjczyków wyjechało z Wielkiej Brytanii, w 2017 164 tysiące Brytyjczyków, w 2019 aż 143 tysiące. No i teraz, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, wyjeżdża z Wielkiej Brytanii około 100 tysięcy Brytyjczyków rocznie, ale też na masową skalę opuszcza Wielką Brytanię bardzo dużo. Non-EU ludzi, czyli ani nie są to Brytyjczycy, ani nie są to obywatele państw Unii Europejskiej, czyli mogą to być jakieś inni obywatele innych państw Unii Europejskiej, może trochę jakichś norwegów, trochę jakiś szwajcarów, bo oni nie są w sumie w Unii Europejskiej, e, może jakieś krajów bałkańskich, jak Serbia na przykład, albo Albania, albo e, w, w, w innych państw, jak Rosjanie na przykład, e, bo to też jest Europa, jak Turcy, może, bo to też jest Europa, przecież Istanbul pół na pół leży w Europie, e, pół w Azji, z tego co pamiętam. E, e, Coś takiego było, tak więc na masową skalę ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. W czwartym kłoterze pokazano, że w 2023 roku, szanowni Państwo, ponad 550 tysięcy ludzi wyjechało z Wielkiej Brytanii, głównie Europejczyków i Brytyjczyków. No i jacyś inni tam do tego się znajdą, już nie będziemy wchodzić yy, głębiej, nie będziemy się zagłębiać. Dlaczego na masową skalę Europejczycy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii? No nie łudźmy się, tak więc widzimy, że to jest sytuacja właściwie taka masowa. Na masową skalę yy, wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii i obywatele państw Unii Europejskiej i też innych państw Europy, ale także sami Brytyjczycy. W tym samym czasie, Szanowni Państwo, do Wielkiej Brytanii, tak jak powiedziałem, na masową skalę są ściągani ludzie z krajów trzeciego świata, z Afryki, z Azji, prawda? Więc mamy totalną podmiankę ludności, jeżeli tak będzie w ciągu następnych 5-6 lat, każdego roku 7-10. To jest to oczywiste, że Wielka Brytania stanie się na przestrzeni 10-20 lat totalnie krajem kulturowo azjatyckim i nic nie będzie miała kulturowo yy, wspólnego z Europą, już prawdopodobnie nigdy. Taka to jest rzeczywistość e -y, kraj Europy, Wielka Brytania staje się krajem Azjatyckim, prawda? Tak więc y, taka jest rzeczywistość. Y, y, jednak, y, dlaczego y, ci ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii? Przede wszystkim oczywiście wyjeżdżają z wielu powodów, takich jak y, płace, jak standard życia, jak tak, na przykład emerytura. Mówmy sobie wprost, proszę zobaczyć, tutaj mamy wiek emerytalny, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii Musimy zrozumieć, że wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii jest właściwie prawie najwyższym wiekiem emerytalnym w Unii Europejskiej, a właściwie w całej Europie. Proszę zobaczyć, już w Danii już w Danii wiek emerytalny to jest 60. 7 e, lat w Danii, prawda? In Denmark the retirement age will be increased gradually to reach 76 year by 22 from 2030 onwards. It will be increased a maximum of one year every 5 years depending on the increase in the average lifespan. Czyli w Danii nawet w Danii uważają, że ten wiek emerytalny, który dzisiaj to jest 67 lat, on może być co 5 lat podnoszony o rok, jeżeli długość życia będzie się się wydłużać. Tak, tutaj jest właśnie napisane, że yy, mimo tego, że wiek emerytalny w Danii jest to, to już 67 rok życia, ale co 5 lat od roku 2030, czyli na przykład jeżeli długość życia bardzo by się wydłużyła w Danii, no to na przykład w roku 2023. Przepraszam, w 2033 albo 2035, 4, a nawet w bodajże, w zależności jak oni to będą liczyć, będą mogli podwyższyć wiek emerytalny do 68 roku życia, za następne 5 lat do 69, czyli w Danii właściwie nawet tutaj widzimy na tej stronie, nie jest napisane, czy oni mają jakiś e, sufit wieku emerytalnego. No ale z tego co wynika tutaj, e, czy to prawda, czy nie, bo to wiadomo jaka jest strona, no ale ma duże informacji, Nie wszyscy. Wszystkie informacje zawsze się zgadzają, więc trzeba wszystko sprawdzać, ale generalnie trzeba wszystko sprawdzać, prawda, więc nawet jakbyśmy weszli na inne strony, też wiele rzeczy może się nie zgadzać, no ale tak to wygląda wiek duński, wiek włoski to 67 lat, proszę zobaczyć, taka jest rzeczywistość, jednak w, w Włoszech emerytury, wysokość emerytur chociażby na papierze jest wyższa niż w Wielkiej Brytanii, więc proszę zobaczyć tutaj jest Wielka Brytania, za Włochami Islandią, Norwegią i Grecją ale zaraz od roku 28 wyrówna się tym wiekiem emerytalnym właśnie z Danią, Italią Włochami, znaczy się Islandą, Norwegią i Grecją, wyrówna się, będzie 67, ale potem będzie 68 czyli Brytyjczycy już mają ustawiony najwyższy wiek emerytalny w całej Europie, tylko on jeszcze się nie, nie wpisał. Już ludzie przechodzą na 66 lat i nawet chyba kilka miesięcy, no ale zaraz będą wszyscy przechodzili w wieku 67 lat, no a następnie o 46 roku 68 lat, no ale mówili, że mogą to właściwie uskutecznić i szybciej ludzie będą musieli przejść później na emeryturę Wielkiej Brytanii, więc przede wszystkim... Ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają Bo za wysoki wiek emerytalny Ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają Bo fund brytyjski się zawala Ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają Bo nieruchomości też są za drogie Ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają Bo właśnie są na emeryturze i też dostają emeryturę Chcą gdzieś pojechać sobie na emeryturę Ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają Bo siła nabywcza funta brytyjskiego się zapada Wolą wyjechać Jeżeli na przykład to z Brytyjczyk Woli sobie pojechać do Australii na przykład Czy tam do jakiejś Nowej Zelandii Jak już ma emeryturę to woli sobie gdzieś tam wyjechać, gdzie indziej, w jakieś ciepłe kraje, tam gdzie akurat jego e, emerytura jest indeksowana, bo właśnie to te indeksowanie też ma pro, e, dodaje problemu ze względu na to, że coraz więcej ludzi ma świadomość. Że Brytyjczycy nie, nie podwyższają emerytur, jeżeli się mieszka w złym kraju, więc te emerytury nie dość, że wiek emerytalny jest podwyższany coraz mocniej, to jeżeli wyjedziesz do niezłego kraju, które akurat pojawi się na brytyjskiej czarnej liście krajów, w których. Emerytura nie jest podwyższana, no to nie będziesz mieć podwyższanej emerytury, tak więc Wielka Brytania, Wielkiej Brytanii, znaczna część Europejczyków to ogólnie pracuje za pół darmu. Taka jest w danym momencie rzeczywistość Wielkiej Brytanii. No i oczywiście spłaszczanie wynagrodzeń, nierosnące PKB. No, wysokie oprocentowanie, wiele, wiele jest aspektów, które skłaniają się ku temu, że setki tysięcy Europejczyków, w tym nawet 100 tysięcy rocznie samych Brytyjczyków, po prostu wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Taka jest rzeczywistość, czyli to ten wiek emerytalny. No, nie dziwmy się, jeżeli mamy sytuację, szanowni państwo, proszę zobaczyć, to jest wiek emerytalny. Dla kobiet, a gdzie jest na przykład Polska, prawda? Popatrzmy jeszcze w Portugalii, gdzie jest Polska, 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 Polska. Eee, popatrzmy nawet w Hiszpanii wiek emerytalny. Jeszcze jest niższy niż w Wielkiej Brytanii bodajże Polska, 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 we Francji proszę zobaczyć wiek emerytalny to jeszcze 62 lata dla wielu ludzi, yy, czyli znacznie szybciej, prawda Polska ma dla kobiet 60 lat, proszę sobie wyobrazić. Czechy mają jeszcze 58 lat dla kobiet yy, i 8 miesięcy dla niektórych proszę sobie wyobrazić nie wiem, czy już to weszło 60 no, w wielu krajach ten wiek emerytalny jest niższy, emerytury są indeksowane i zarobki szybciej rosną. I na przykład też są tańsze nieruchomości, można więcej zarobić jest wiele aspektów, dlaczego Brytyjczycy po prostu wyjeżdżają, Europejczycy wyjeżdżają z pogarszającego się kraju. Mówmy sobie wprost, dużo ludzi zna podstawową matematykę i wie, że jeżeli mamy sytuację, w której ktoś ma 45 lat i w Wielkiej Brytanii na przykład pracuje od 18 roku życia, czyli przepracował już 28 lat, on wie, że on jeszcze do wieku emerytalnego jest zmuszony pracować 23 lata, a to, że będzie pracował 2, 3, 23 lata jeszcze w Wielkiej Brytanii może jakieś tam pieniądze będzie zarabiać zapadającym się funtem ale to nie oznacza, że dostanie wyższą emeryturę bo emerytura jest taka sama właściwie dla wszystkich, pi razy drzwi no i z takim zawalającym się funtem, rozpadającym się systemem emerytalnym i społecznym w Wielkiej Brytanii, tak? No to ludzie wolą przez te 23 lata na przykład pracować w jakimś kraju europejskim. W którym te emerytury już są wyższe, prawda? Że dwie emerytury sobie wyprodukujesz nawet tego nie da się tego porównać Nie da się tego porównać z tym, co jest w wielu krajach europejskich po prostu. Tak, wiek emerytalny oczywiście i emerytury same w sobie też mają problem, jak w takiej Danii czy w jakiejś tam Norwegii. Proszę sobie wyobrazić, bo tam w Norwegii to w ogóle a 40 lat trzeba przepracować, ale na przykład we Włoszech proszę zobaczyć. Must have paid contribution for at least 20 years. Dlaczego we Włoszech wystarczy wypracować 20 lat? Kobiety w Polsce też wystarczy, że wypracują 20 lat i dostają emeryturę w wieku 60 lat, minimalną, zarazem to minimalną polską, prawda? A w Wielkiej Brytanii trzeba 35, a jak wypracujesz 45, to większej emerytury nawet nie dostaniesz, więc dużo ludzi, którzy mają 45 lat. No, nie wiedzą, że do 68 roku życia jeszcze będą musieli harować na emeryturę w Wielkiej Brytanii, która jest mała, mniejsza niż dzisiejsza włoska emerytura. Proszę sobie to wyobrazić. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale brytyjska emerytura jest tak niska, że nawet obecna włoska emerytura i obecna hiszpańska emerytura jest wyższa niż brytyjska emerytura. Proszę sobie to wyobrazić. Proszę sobie to wyobrazić. No i we Włoszech wystarczy 20 lat pracować Żeby tę emeryturę dostać Czyli dużo ludzi w wieku 48 Jeżeli masz dzisiaj 48 lat I jesteś kobietą i pojedziesz do Włochy Tu nie ma, nie ma znaczenia kobieta, mężczyzna No to wypracujesz sobie emeryturę we Włoszech Prawda? I those who have paid contributions for at least 38 years can retire at 64 Ale widzicie Jeżeli we, we Włoszech Pracowałeś 38 lat To możesz dostać emeryturę już w wieku 64 lat Dostaniesz emeryturę w wieku 20 lat, w wieku 67 we Włoszech w tym momencie, ale tam emerytury są wyższe, ale jeżeli pracowałeś 38 lat, to możesz przejść na emeryturę w wieku 64 lat, a nie tak jak w Wielkiej Brytanii wieku, szanowni państwo, 68. Co więcej, w, w, we Włoszech mamy those who have paid contributions for at least 40, 41 years and 10 months. Women of 42 years ten 10 months men can retire regardless of age. A, czyli wystarczy, zobaczcie, wystarczy, w, 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 jeżeli jesteś w, w, kobietą i, i masz 41 lat i 10 miesięcy wypracowanej, to możesz sobie przejść na emeryturę już. Czyli jeżeli masz 18, już miałeś 18 lat, wypracowałeś 4, prawie 42 lata, czyli dzisiaj masz 60 lat, to dzisiaj sobie możesz przejść na emeryturę. A w Wielkiej Brytanii tego nie ma. W Wielkiej Brytanii tego nie ma i koniec kropka. Taka jest y, y, rzeczywistość. Nawet w Norwegii, który wiek emerytalny jest wysoki, no to proszę zobaczyć. The general retirement age is currently set to age 67. However, given a sufficient pension contribution, it is possible to retire at early as the age 62. The longer an individual postpones withdrawing a pension, the greater the government pension provision becomes. Czyli tutaj, im więcej można wyciągnąć w wieku 62 lat emeryturę w Norwegii, no ale jest 67. Ale im dłużej pracujesz, tym tą emeryturę w Norwegii większą dostajesz na przykład. A więc generalnie no, brytyjski system emerytalny jest jednym z najgorszych systemów emerytalnych z tych bogatych krajów. Znaczy bogatych, z tych jeszcze bogatych, takich wiecie, które są uważane za bogate i tak jeden z najgorszych. A tak więc ludzie wiedzą, ludzie umieją czytać, wiecie, ludzie znają angielski, ludzie umieją czytać i umieją dodawać i widzą, że cholera, pracuję od 28 lat, w Anglii mam 45 lat, czy na 47 lat i pracuję, czy 45 czy 46 lat, jeszcze będę harował 23 lata, żeby dostać tyle samo emerytury? Po jaki gwint! Po jaki gwint jeszcze w sytuacji, wiecie, gdy ten gaz jest taki drogi, gdy nieruchomości są przecenione, gdy kredyty są drogie, prawda? Gdy inflacja jest gigantyczna i tak dalej, i tak dalej, gdy struktura społeczeństwa w Wielkiej Brytanii drastycznie się y, y, zmienia, bo wiecie, po drugiej stronie, no mamy sytuację. Tutaj masowo ludzie wyjeżdżają, ale proszę zobaczyć, co się w tym samym czasie stało. Tutaj mamy ludzi przyjeżdżających. Mimo tego, że bardzo dużo ludzi z Unii Europejskiej wyjeżdża z Wielkiej Brytanii, to dalej to dalej o dziwo. Number entering the UK from to o dziwo, szanowni Państwo, dalej. Jacyś ludzie z Unii Europejskiej przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo, nawet to nie wiem, oni, po co oni tam przyjeżdżają, dlaczego oni tam przyjeżdżają, wiecie, bo więcej wyjeżdża niż przyjeżdża z Unii Europejskiej. Nie wiem, po co oni tam przyjeżdżają, na jakich zasadach oni tam przyjeżdżają. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, na jakich zasadach przyjeżdżają i po co przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii ludzie z Unii Europejskiej. Wiecie, wiecie dlaczego? Bo oni jeszcze nie wiedzą tego, co wiedzą ci, którzy w tej Wielkiej Brytanii mieszkają. Po prostu oni tego nie wiedzą. Oni nie wiedzą tego, że to, to jest tak i siak, może przyjeżdżają tylko i wyłącznie, nie wiem, na wykopki, wiecie, albo na jakieś tam y, prace sezonowe, nie wiem, z Bułgarii, czy tam z Rumunii przyjeżdżają, czy tam skądś, prawda? Proszę sobie wyobrazić. Ale, widzicie, czyli Brytyjczycy też przyjeżdżają, wracają, ale znacznie więcej Brytyjczyków wyjeżdża z Wielkiej Brytanii każdego roku, niż wraca, powiedzmy, i znacznie więcej Europejczyków wyjeżdża z Wielkiej Brytanii, niż przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Choć i tak tych Europejczyków widzimy na tych statystykach, jakiś cudę przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, ale pewnie sezonowo. Nie wiem, a jak się dowiedzą, właściwie, jakie jest życie Wielkiej Brytanii, jak to wygląda, jak ten fund spada. Jak ta emerytura w rzeczywistości wygląda, że to pół darmo robota, i tak dalej. Teraz w ogóle, wiecie, te, te wizy, teraz weszmy w Unii Europejskiej, będą, będą zdjęcia twarzy robili, i tak dalej. Taka będzie teraz rzeczywistość w Europie, prawda? Nie wiem, czy wiecie o tym, ale teraz wchodzą te wizy do Europy, i kto będzie chciał przyjechać do Europy, to mu się tam facjatę włoży, wiecie, w skaner, tam otworzą drukarkę i tam przeskanują ryja, prawda? Pół żadne półserie no będą teraz robić. Zdjęcia każdemu i każdemu będą Pobierać bodajże odciski palców Jeszcze będzie trzeba zapłacić, chyba tak w Ameryce Teraz jest podobno i w Europie też mają Tak zrobić, prawda? I wiele, wiele innych rzeczy, ale w tym samym czasie Proszę bardzo, w tym samym czasie Tylko w 2023 Widzimy, przyjechało Non-EU, non-EU przyjechało Milion trzydzieści w 2023 W 2024 Podobno przyjechało jeszcze więcej Półtora miliona w takim tempie szanowni państwo w takim tempie za 5 za 10 lat będzie coraz mniej brytyjczyków, jeszcze mniej brytyjczyków, jeszcze mniej Europejczyków, a w następnych latach ludzie bardziej się dowiedzą, czy w rzeczywistości jest, znaczy Europejczycy, bo Europejczyk bierze walizki i gdzie chce jakiś tam non-EU, no to on nie ma gdzie uciekać, prawda? Ale taki Europejczyk, po prostu będzie tam walił. brytyjczyk też ma taki wiecie mądry brytyjczyk, jak jest mądry brytyjczyk, no bo jak jest mądry brytyjczyk, to może tam do Australii pojechać czy tu, czy tam, prawda, kto by nie chciał mieszkać w Australii, oni tak sobie wyjeżdżają. Pra... I tak tak to właśnie wygląda, więc no, na masową skalę po prostu ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, Europejczycy i jest podmianka ludnościowa w Wielkiej Brytanii, przez co będzie jeszcze gorzej jeszcze gorzej i jeszcze gorzej i jeszcze gorzej, prawda, w tej Wielkiej Brytanii prawie mieszka 70 milionów ludzi. No, i tak to wygląda, dlaczego tak jest. Ja uważam, że do Wielkiej Brytanii specjalnie się ściąga tych non-EU, bo wiedzą, że ktoś musi zająć miejsce tych ludzi, którzy stamtąd wyjeżdżają, poprzez pogarszającą się sytuację ekonomiczną, a sytuacja ekonomiczna się pogarsza, między innymi, właśnie przez sytuację społeczną, ale ta sytuacja społeczna jeszcze bardziej się pogorszy przez to, że non-EU na masową skalę przyjeżdżają z krajów z trzeciego świata, więc jeszcze więcej Brytyjczyków będzie wyjeżdżać, więc jeszcze więcej Europejczyków będzie przyjeżdżać i będzie mniej przyjeżdżać. Zobaczycie, że tak będzie, bo jak taki Europejczyk się dowie, jak drogo, bezsensownie, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jest w UK, a masz po drugiej stronie, nie wiem, e, Hiszpanię czy jakieś inne kraje, wiecie, Niemcy, Holandię, tam e, nawet tą Skandynawię. No to jak oni sobie to wszystko porównają? i oni tam będą mogli pojechać, wrócić i tak dalej, to, wiecie, jeżeli w Europie będzie spokój, jeżeli, jeżeli, jeżeli Brytyjczycy lub Rosjanie nie skłócą Europy, prawda, bo wiadomo, że przez setki lat, przez setki lat, gdy Wielka Brytania była duża, to jej takim modus operandi, takim, Yy, takim właśnie politycznym kierunkiem było skłócanie Europy albo umówienie się z Europą, tak, na przykład, żeby na przykład, yy, tak się sprzedało wtedy Polskę, Europę Środkową, Niemcom i Rosjanom, że wtedy oni dadzą spokój Brytyjczykom, prawda? I tak to właśnie tylko kosztem na przykład to było Polaków, Czechów, Słowaków, Litwinów, Łotyszy, Estyczyków, yy, Białorusinów, prawda? Yy, to było kosztem na przykład yy, 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 Węgier, tego wszystkiego, prawda? Bo to były zaborowniki, ale generalnie potem to pykło, prawda? Pierwsza, druga W, prawda? I modus operandi Brytyjczyków przez setki lat był taki, żeby skłócać Europę między sobą, ale wiecie, nie ma co się obrażać, to jest historia, wszystko prawda? Nie wiemy, czy teraz oni w ogóle coś takiego próbują uskutecznić, ale wiemy, że Rosja, Rosjanom o to samo chodziło zawsze, prawda? I Brytyjczykom o to zawsze chodziło, co Rosjanom? Brytyjczycy bardzo często właśnie współpracowali, żeby niszczyć Europę, żeby ją skłócać ze sobą i rozrywać. No taka rzeczywistość, no przecież mówmy sobie wprost. Szanowni Państwo, yy, tak wyglądała Europa, nie wiem jak wygląda teraz. Yy, do, wiecie, historia zawsze dopiero bardzo często pokazuje jak yy, dane państwa, co, robi, co robią, co robiły. Wiemy jedno, że na masową skalę ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, będą wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii. Jeżeli sytuacja będzie wyglądała tak, jak wygląda, to sytuacja będzie się jeszcze pogarszać, prawda? Te następne problemy będą na siebie się nakładać. Zobaczmy, zrozummy. Proszę zobaczyć, co tu co są, Szanowni Państwo, ja specjalnie na te strony wchodzę i pokazuję, a nie zdjęcia, żeby było od razu źródło. Żebyście widzieli, że ja tutaj nic nie zmieniłem, żeby potem te żeby na przykład te źródła, które podaję nie mogły powiedzieć. Że ja sobie zmieniłem, prawda? Proszę bardzo, i to są tyle ludzi przyjeżdża spoza Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. I proszę, to jest milion ludzi rocznie i oni tego nie zatrzymają, bo ja uważam, że oni tego zatrzymać nie chcą. Co więcej, Wielka Brytania tym sposobem już nigdy nie wejdzie do Unii Europejskiej, bo Wielka Brytania się stanie krajem, szanowni państwo, z którym my nie będziemy umieli się dogadać, bo to nie są kulturalnie Europejczycy. Nie będą Europejczycy, my się nie będziemy w stanie, oni nie będą rozumieć w ogóle, oni nie rozumieją tych tej historii, w ogóle o co chodzi w tej całej Europie, prawda? Oni nie wiedzą, czym jest Rosja, czym jest Europa, czym jest Francja, czym, czym są Niemcy. Oni tego nie wysali z mlekiem matki, oni wysali z mlekiem matki tam, że tam nie wiem, lew jest zły, czy tam nie wiem nie wiem, kto tam zły, kto inny zły, prawda, że ci że swoje azjatyckie historie mają a nie historie Europy i z Brytyjczykami już się nigdy nie dogadamy dlatego między innymi Europa wprowadziła właśnie te skany twarzy te wizy i te wszystkie odciski, między innymi, no niestety zaciśnia się, szanowni państwo to jest trochę, to, to tak jest no i tru, no, nic już z tym nie zrobię to weszło, prawda e, już nie wiem, nie da się poruszyć bez tego żeby ci, wiecie e, ryj zeskanowali, no to jest, już mnie to przeraża jak w tych filmach science fiction prawda, e, to nie jest e, fajne e, mi się nie podoba, że ktoś mi będzie skanował ryj, ja bym do kraju gdzie mi ryj skanują i biorą ode mnie odciski, bym nie pojechał i tyle, i nie pojedę jeżeli w Stanach Zjednoczonych biorą odciski i tak dalej. To nie o to chodzi, ale to już jest dla mnie, dla mnie osobiście to już po prostu za dużo, prawda? Dla mnie to jest za dużo, żeby ktoś pobierał mi odciski, a co ja jestem przestępca, żeby mi skanował twarz. Ja, jakim prawem, prawda? Dla mnie to jest za dużo. No ale jest teraz na szczęście, nam Europejczykom tego nie będą robić yy, jeszcze, choć przecież już to robią z paszportami, przecież już biorą przecież odciski palców na paszporty w Europie, przecież już nie można kupić karty yy, beznazwiskowo, nie można się komunikować, prawda. Można, wszystko wiedzą, Twoje ruchy wszędzie, IP, że to wszystko wiedzą, prawda, ale to już dla mnie jest za dużo, że ja na przykład, ja nie wiem, jak jest w Chinach, ale jeżeli w Chinach jest tak, że jedziesz do Chin. Czy do jeżeli jedziesz do Ameryki i oni ci tam biorą skany, to jest po prostu, to nie o to chodzi, wiecie, to, nie, to dla mnie, dla mnie to już jest takie upokarzające, tak jakby cię traktowali jak jakieś, jak, jak krowę. No i, yy... Jak krowę po prostu i tyle prawda. Yy... No bym nie chciał jechać, nie mam, nie chciałbym pojechać do takiego kraju, bo wydaje mi się, że w tym kraju się dzieje coś dziwnego. No i może w Europie też się dzieje coś dziwnego, bo musimy brać odciski, to, 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 to. Nie wiem. Mo... Powiedzą, że no lepiej brać te odciski, brać te skany twarzy niż ich nie brać, no bo będzie mniej problemów. No zobaczymy, czy z tego będzie mniej problemów. Yy... Zobaczymy, szanowni państwo, czy będzie z tego, czy to w ogóle cokolwiek daje, czy to po prostu jest tylko taka kwestia coraz większej kontroli. Skany twarzy, odciski i może jeszcze zabronią nam gotówkę, że będziemy mieli, wiecie, e, nie wiem, e, tylko i wyłącznie elektroniczne pieniądze, więc nigdzie nie gdzie przejdziesz, to będą ciebie, wiecie, jak w Chinach się zaczyna, nie? Jak w Chinach, prawda? No, mi się to nie podoba, generalnie, mi się to nie podoba, ale właśnie gdybyśmy byli w takim razie teraz poza Unią Europejską, jak Brytyjczycy, i byśmy chcieli, chcesz, chcesz pojechać do Czech, czy to Niemiec, czy na Litwę, no to Litwi nie by ci brali skantwarzy, bo tak Unia Europejska każe, i by ci brali e, odciski palców. Cypr został z tego zwolniony i Irlandia. Nie wiem czemu. Czyli widzicie, można się z, z dziwnych tych zwolnić, a Polska się nigdy z niczego nie zwalnia. Mogliśmy się zwolnić z Zielonego Ładu, Morawiecki się na to wszystko zgodził, okropny człowiek. Tusk to wszystko pchał, prawda, i teraz to pcha, chcą nas zagłodzić, chcą nas zamrozić, prawda. No i taka jest, ale tutaj teraz rozmawiamy o Wielkiej Brytanii. Dlaczego tak Europejczycy wyjeżdżają? No, przede wszystkim przez spadające zarobki, przez spadającego funta brytyjskiego, pogarszającą się sytuację gospodarczo-ekonomiczną, ale też i społeczną. I społeczną, prawda? I społeczną. No, ale yy, jeszcze, jest, jeszcze jest dużo rzeczy, które w Wielką Brytanię odzwierciedlają na lepsze, aniżeli, aniżeli, szanowni państwo, aniżeli, e, aniżeli inne kraje. No i proszę zobaczyć, dalej w Wielkiej Brytanii płaca minimalna jest dosyć wysoka, no bo proszę zobaczyć, e, tutaj no, widzimy, że ta płaca minimalna niby w Wielkiej Brytanii to jest aż 1878, Euro netto miesięcznie, to jest netto, to są sumy netto yy, Country Smart. Mam nadzieję, że, one, że net income, że niby netto, prawda? Dobra, jeszcze będę tego sprawdzał po kolei, bo nigdy bym nic nie zrobił, żadnego filmu. No i widzimy, że w Wielkiej Brytanii no, ta płaca minimalna to 1878 euro. No ale wiecie. Na przykład płacy minimalnej nie ma w Islandii, a tam płaca minimalna na pewno jest większa niż w Wielkiej Brytanii. Płacy minimalnej, popatrzcie, nie ma w Norwegii, ale tam na pewno jest większa niż w Wielkiej Brytanii by była. Tak samo w Szwecji, tak samo podobna by była pewnie w Finlandii, tak samo w Danii nie ma większa by była, no ale za to jest, popatrzcie, w Holandii, no i w Holandii już masz 2150, czyli o 300 euro więcej niż w Wielkiej Brytanii, prawda? Ale sobie wsiadasz, jedziesz sobie samochody wszędzie z blisko, tak? Popatrzcie, w Belgii płaca minimalna netto jest wyższa, to jest Belgia niż wy chyba Belgia, niż w Wielkiej Brytanii, w Luksemburgu jest wyższa niż w Wielkiej Brytanii. w Niemczech jest tylko 400 euro 300 euro 330 euro niższa niż w Wielkiej Brytanii, no ale w Niemczech jest wszystko tańsze, prawda? tak więc w Austrii byłaby pewnie taka sama jak w Wielkiej Brytanii w Szwajcarii by była znacznie wyższa gdyby była w Monako to jest 1800 euro czyli prawie taka sama jak w Wielkiej Brytanii no w Hiszpanii jest znacznie niższa bo to jest 1170 euro na rękę prawda, ale w Hiszpanii masz jedzenie tańsze nie musisz gazu, masz nieruchomości dwa razy, 20 razy tańsze itd. itd. we Włoszech nie ma płacy minimalnej Pewnie by była coś jak hiszpańska albo trochę wyżej niż hiszpańska, w zależności od rejonu trochę niższa niż hiszpańska. Taka szanowni państwo rzeczywistość. No w Polsce jaka ta płaca minimalna? No ta płaca minimalna w Polsce to 766 euro. 766 euro, zobaczymy czy to się zgadza, jeżeli chodzi o Polskę, 766 euro, 766 euro razy, szanowni Państwo, razy 2,8 dzisiaj tam, 3,8, 4,28. 4, 4, no 3200 zł, 766 euro, czyli widzimy, że ich płaca minimalna dalej jest, popatrzcie, ich płaca minimalna 1870, 1878, 1878 podzielić na 7, 766. Ich płaca minimalna jest nominalna wyższa 2,45 prawda jest ratio, jeżeli podzielimy 188 euro na 766, 76, no to jest 2,45 raza. Nasza minimalna się, czyli oni mają o 150% netto większą 250%. Swojej wartości, naszej wartości mają wyższą, prawda? E, czyli mogą kupić 2,5 razy więcej. Znaczy, my możemy kupić coś. E, jeżeli coś kosztuje 10 zł, to my możemy kupić jedną taką rzecz, a oni mogą kupić 2,5 takiej rzeczy, prawda? E, tak więc tu jeszcze jest, są duże różnice, ale między Europą, jak dodamy, ale jeżeli dodamy, szanowni państwo, wieki emerytalne, tańsze, niższe ceny w Europie, nie ma zapotrzebowania na ten gaz, nie trzeba jeździć, nie trzeba latać do Europy, bo tam trzeba latać, jeździć, prawda, bo to jest daleko. Proszę, proszę zobaczyć, nawet w Irlandii jest wyższa płaca minimalna 1916 euro, aniżeli w Wielkiej Brytanii, tak więc Wielka Brytania. Niczym w stanie nie jest się wyróżnić niż inne kraje europejskie właściwie. Niczym. Właściwie bardzo blado wypada wobec wielu krajów, w większości tych bogatszych krajów. No ale na przykład my mamy wiek emerytalny dla kobiet 60 lat, a polskie Ubeki i Sbeki, te Łopy, wszystkie, prawda? Yy, oni mogą przychodzić chyba na emeryturę w wieku 55 lat, prawda? Więc 13 lat szybciej niż Brytyjczycy, może te wynagrodzenia mniejsze, ten minimalna mniejsza, prawda? Ale za to... Ale za to wiek emerytalny 60-55 lat, prawda? I może sobie wtedy pracować i tak dalej, i tak dalej. Zanim to te płace u nas może wzrosną, jeżeli ta gospodarka się nie zawali. Więc u nas jest wielka taka jakby na to perspektywa, żeby ich gonić, a oni po prostu stoją, a właściwie się cofają. Tak. Czyli, szanowni Państwo, to jest prawda, bo ludzie nie wierzą. Ludzie nie wierzą w to, że Brytyjczycy, Europejczycy i obywatele państw. Unii Europejskiej na masową skalę wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, i w Wielkiej Brytanii jeszcze nie było takiej pod już podmianki ludności, jaką mamy w danym momencie, jak, którą obserwujemy. To jest masakryczna skala, szanowni Państwo, to jest masakryczna skala, to jest masakryczna skala. Tego nie było i to dalej postępuje, i tego się nie zatrzymuje w tej Wielkiej Brytanii, proszę sobie wyobrazić, tak? Ci Brytyjczycy będą stamtąd wyjeżdżać, no bo oni sobie mogą pojechać do Australii. Ci Europejczycy będą wyjeżdżać, no bo jak się dowiedzą, że oni mogą sobie w tym samym czasie drugą że mogą sprzedać dom w Londynie i mogą sobie pojechać do Hiszpanii prawda albo te, jeżeli zawalą się wreszcie ceny nieruchomości w Polsce i będą gdzieś na poziomie cen bydgoskich prawda, czy grudziąckich jeżeli to się wreszcie stanie no to po co mieszkać w Wielkiej Brytanii jeżeli możesz sobie kupić już pomijając sytuację polityczną społeczną w Polsce po co mieszkać w Wielkiej Brytanii, gdzie masz wiek emerytalny 68 lat, a w Polsce 60 wystarczy 20 lat wypracować, drugą emeryturę będziesz mieć, ale kupisz sobie wtedy jeżeli ceny nieruchomości w Polsce się zawalą 5 razy taniej mieszkanie, prawda w Hiszpanii już kupisz 10 razy taniej mieszkanie, nie trzeba tego gazu przecież są te zielone łady i tak dalej. Nawet, nawet przyjechał premier Indii do Polski i gada o zielonych greenwadach i tak dalej, i tak dalej. Nawet on o tym gada. Wiecie, to takie ogólnoświatowe. I czy, czy to się zostanie zastopowane, czy nie zostanie zastopowane, nie wiem. Ale wiem jedno, że w Hiszpanii nieruchomości 10 razy tańsze. Mimo tego, że w Hiszpanii płaca minimalna na rękę, tutaj widzimy to 1170 euro a w Wielkiej Brytanii to 1878 euro to w Hiszpanii wszystko jest tańsze, nieruchomości, tańsze kredyty na nieruchomości, tańsze gazu nie trzeba właściwie, więc to nawet nie to, że tańsze, ale go po prostu nie trzeba. A dzisiaj wiecie, no w Wielkiej Brytanii koniec końców jest jakaś tam zima, prawda? Jest jakoś tam zimno, więc tego gazu tam trzeba dużo, trzeba oświetlać, bo też jest ciemno. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc, szanowni Państwo, tym wszystkim ja tu zrobiłem ten film dla tych wszystkich, bo nie pokazywałem tych danych, ile ludzi wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Bo ja ciągle mówię, na masową skalę ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, no ale są ludzie, którzy w to nie wierzą, bo są ludzie, którzy nie wierzą w liczby. No ja nie wiem, czy by to ktoś wymyślał te liczby, gdybyśmy się dowiedzieli, że Wielka Brytania wymyśla liczby. Znaczy, ona wymyśla liczby bardzo często, ale coś takiego, gdyby wymyślała, to by, kto by się ciągnęło za nimi przez dziesiątki lat. I Wielka Brytania ma wiele takich rzeczy, które się ciągną i będą ciągnęły dalej przez dziesiątki, setki lat. Więc nie myślę sobie, że, że to tak kraje mogą okłamywać bardzo, 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 bo potem to się ciągnie nawet przez 100 lat. No, szanowni Państwo, kraje europejskie do dzisiaj pamiętają, jak zdradzieckim narodem jest naród Angielski no bo nie ma narodu brytyjskiego, bo są Szkoci, Anglicy, Irlandczycy, ale wiemy jak to ta, ten konglomerat brytyjski jest zdradziecki, jak zdradził nas w 39, 1944, 45, prawda, to są zdrajcy, prawda, w tamtego okresu. Taka jest rzeczywistość, no mówmy sobie wprost i ludzie to wiedzą, prawda, i, i Czesi to wiedzą, jak Brytyjczycy ich sprzedali, i tak dalej, i tak dalej. Yy, taka rzeczywistość, i, i, i coś takiego by się ciągnęło za nimi, coś ciągnęło nawet przez 100 lat, jeżeli oni by udawali te wszystkie dane. Jak ktoś by wyszłoby na jaw, że udawali, że te miliony ludzi tam przyjeżdża, a, mi, a pół, po pół miliona wyjeżdża, bo to są dane, które są bardzo potrzebne, i te dane są podawane dla firm, dla ludzi, dla państw. I jeżeli oni by podawali bardzo złe dane, i bardzo, bardzo mocno zakłamane. No to wielkie firmy powinny mogą ich pozwać, prawda, za misleading, no bo to wszystko się wiąże z inwestycją, prawda, z tym, czy chcesz trzymać funta brytyjskiego, czy nie chcesz trzymać funta brytyjskiego. No bo wiecie, funt się tak zawala, i na przykład on by się zawalił, gdyby pokazano, że z Wielkiej Brytanii wszyscy wyjeżdżają, a nikt nie przyjeżdża. No to fund brytyjski zaraz by się jeszcze mocniej zawalił. Ale jeżeli pokazują, że wyjeżdżają na masową skalę, ale na masową skalę jeszcze bardziej przyjeżdżają. Czyli oni mówią, no tak, ci jadą, ale patrzcie, dwa razy więcej przyjeżdża. Tylko, że wyjeżdżają Brytyjczycy i Europejczycy, a przyjeżdża trzeci świat. Więc tam będzie trzeci świat. Koniec kropka. Koniec kropka, tam będzie trzeci świat w takim tempie. To jest matematyka, tego się nie da oszukać. Ale ten fundusz się tak nie zawala, wiecie, bo e, 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 proste, no po prostu. No, ci ludzie by się pozbywali tych funtów, no bo pół miliona ludzi, która wyjeżdża każdego roku, no to wyzbywa się tych funtów, tak? Oddaje te funty. No, gdyby nie przyjeżdżali, no bo a jak przyjeżdżają, no to ci co przyjechali, no to ich rząd daje im te funty, prawda? No, i jest taka podmianka za te funty. No, a jakby nie przyjechali, no to co z tymi funtami zrobić, nie? Jak je ukryć? Jak je ukryć? Jak je ukryć? I tym sposobem właśnie widzimy, jak pisze się historia: jak sprawić, żeby chociażby percepcyjnie, chociażby w taki sposób ratować swoją walutę, niszcząc swój. swój kraj, społeczeństwo, a nawet naród. Szanowni Państwo, yy, pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.